Jak niezwykłe jest zaufanie Boga. Przecież On wie, że jesteśmy glinianymi naczyniami. Jesteśmy glinianymi naczyniami, które dzięki Jego błogosławieństwu niosą w sobie skarb. Jesteśmy kamiennymi stągwiami, które mają w sobie wodę, ale dzięki Jego błogosławieństwu ta woda staje się wybornym winem. To nie pierwsza i nie ostatnia sytuacja w Ewangelii, kiedy widzimy, jak uczniowie sprzeczają się między sobą o miejsce przy Jezusie. Oburzają się na synów Zebedeusza, że są jakoś wyróżnieni, że mają lepsze miejsce, lepsze postawy. Uczniom bardzo trudno zrozumieć, na czym ma polegać ich wzajemne bycie ze sobą i na czym polega to Jezusowe Królestwo. Jezus się na nich nie obraża, ale za każdym razem im bardzo cierpliwie tłumaczy, na czym ta służba polega. Cierpliwy jest aż do końca, bo nawet w czasie ostatniej wieczerzy uczniowie też się pokłócą o palmę pierwszeństwa. Ale wtedy Jezus już nic nie mówi, tylko wstaje od stołu i zaczyna im obmywać nogi, zachęcając ich, aby oni sobie nogi obmywali. Jednak to, co uczniów ostatecznie zmienia, to moment zesłania Ducha Świętego, kiedy wychodzą z wieczernika. To nie wychodzą już jako indywidualności z dobrymi posadami, ale jako wspólnota Kościoła. Długą drogę uczniowie musieli przejść, aby zrozumieć i doświadczyć na sobie, co znaczy sprawować władzę w Królestwie Jezusa. Prośmy Ducha Świętego, aby uczył nas postawy służby.